Dzień dobry Państwu, z tej strony Mateusz, a to jest nowa gra na moim kanale Empire of the Ants. Widziałem ją ostatnio na YouTubie, na jednym kanale i bardzo mi się spodobała, więc również ja zamierzam w nią zagrać i pokazać ją Państwu tutaj u mnie w moich skromnych progach. 7 listopada miała miejsce premiera tej gry, producentem jest Tower 5, a jak piszą na YouTubie, jest to fotorealistyczna gra strategiczna w czasie rzeczywistym z perspektywy trzeciej osoby, w której dowodzisz swoimi insektowymi legionami w epickich bitwach. Czyli jesteśmy mrówką. Nie będę tutaj przedłużał. Klikam opowieść i przenosimy się. O, no proszę, i zaczynamy. Ale ładnie to wygląda, kurczę. Dobra. Więc tak, tutaj do góry tak dziwnie się wchodzi, bo tu w każdą stronę może iść. Użyj R, aby obrócić kamerę. Użyj L, aby się poruszać. Tak, gram na padzie. Wydaje mi się, że będzie wygodniej. O, dobra. I tak to zrobimy. Idziemy na koniec gałęzi.
co dalej, przytrzymaj Y, by skoczyć. Podczas ładowania skoku możesz zmienić orientację naciskając L. Skok możesz anulować doładowany skok naciskając LT lub B. Naciśnij Y, by przeskoczyć w dół, zwisając z powierzchni do góry nogami. Dobra. Na razie zrobimy... A, to tak to wygląda. I ona lata. Dobre. Okej. Okay. Będziemy złapać tego motylka. O, już... Pierwsze osiągnięcie wyskoczyło. Złapię wszystkie. A, uciekł. Hop. Nie udało się. Jeszcze raz. Cyk. To na początku tak dziko mi się tutaj gra, ale kwestia przyzwyczajenia i im dalej w las, tym będzie lepiej. No. Cyk i zaraz będziemy u motylka. A jak wpadniemy do wody? O. Patrzcie. Utopiła się. No ale w sumie mrówki nie umią pływać. Można biec trochę szybciej? Dobrze, ale śmiesznie to wygląda. Czy tak lekko skoczyć da się? A. I przeskoczymy teraz tam. Dobra. Punkt kontrolny osiągnięty. Tu idzie jakieś stworzenie. Nie pamiętam nazwy niestety. Dobra, i tam skoczymy. Kurde, wspinaj się. Tak dziwnie. No, w ten liść celowałem, ale no jeszcze może muszę nauczyć się latać trochę lepiej. Nowy wpis bez Stariuszu Mszca. O, i będziemy mieli nazwę tych owadów wszystkich, czyli to jest nartnik, pomniejszy owad wodny. Jak ktoś chce sobie przeczytać, to sobie zróbcie pauzę. Tu jest mszyca. Mszyce zjadają... Nie, biedronki zjadają mszyce, odwrotnie. Dobra, feromony pamięci, ale do tego pewnie dojdziemy. Ja tu nie chcę wbiegać w przyszłość. Ha, teraz mnie tutaj zdobili wiajo. Ale co, da się wejść na kwiatka. Dobra. I skacz. Knadamo. Hop. Cze. Tam wszyscy gryzą? Czy nie gryzą mrówki? Oblala. Dobra. Trochę inaczej tu zrobimy. Ale nie wiem, znowu wpadnę i będzie problem. Ale nie chcę tu ginąć za często. Bo to nie o to chodzi. Ustawienia mam nastawione na bardzo wysokie, czyli maksymalne, i póki co trzyma ładnie 60 klatek na sekundę, bo to jest górna granica. Całkiem... Idź. Zdążył. Ja zawsze przetrwam. Wydostań się z wody, mając najwyżej 10% zdrowia. O. Ale po co ta mrówka chodzi za tym motylem? W sumie, podejdź do siostry, naciśnij A, by nawiązać interakcję, dobra. Ale najpierw trzeba podejść, zejść stąd jakoś, a ona mi się tu kręci, nie wiem teraz. Okej, okay, zeszła. Gdzie ta siostra? Tam chyba, tam nie jest nasze mrowisko? Zaraz się przekonamy. Oczywiście na tym innym kanale oglądałem jednym okiem tą grę, żeby sobie nie psuć w razie czego wrażeń. I tylko jeden odcinek mam obejrzany. A to nas tak daleko jest. Czy wyskoczymy z tej wysokości, czy ona nam się tu zabije? Czy
Sprawdźmy. Bam. Nie zabiję. Nowy wpis. Robotnica. Zobaczmy to. Czerwony tuf. Aha, brązowy odwłok. Tak jest. To jest... A jaka... kurczę. Rodzaj mrówki. Jaka jest, którą gramy? Albo nazwa. To są różne gatunki mrówek, ale to... Powinniście o tym wiedzieć. Dobra, odszukaj zaginione siostry. Hej, wbij się 103683. Wydaje się zdezorientowana. Co to mamy? Wybierz opcję dialogu za pomocą... Dobra, góra, dół. Ciśnij A, aby przejść do kolejnego wiersza. No dobra, na razie A. Może krótki spacer po terenie cię rozbudzi, ale one rozmawiają ze sobą, takie, słyszycie ten dźwięk, nie? Nasze zwiadowczynie znalazły dwa nieznane obiekty, które trzeba zbadać. Dobra. Odszukam te nieznane obiekty. Wiesz może, gdzie mogą być? Kiedy się obudziłaś? Kto jeszcze się obudził oprócz nas? Czyli mamy wiosnę, z tego wynika. Zobaczmy, gdzie mogą być. Istnieje kilka możliwości. Możesz zacząć od tego obiektu znajdującego się w pobliżu. Sięga dość głęboko pod ziemię. Nasze zaginione siostry mogą tam być. Dobra. Odszukamy to. Aha. Tu nam niby podpowiadają. O! Tam nie są biedronki czasem właśnie? Dobra. Teraz pytanie, co pierwsze, piłka czy tamten kamień? Pójdźmy tam. To pierwsze zobaczyłem tą rzecz, więc skoczymy sobie. Biedronka. Oczywiście patrzymy. Poluje na nasze stada mszyc. No. Tak jak mówiłem, atakować bez ostrzeżenia. Toż biedronka jest szkodnikiem, a poluje na mszyce. Przecież biedronki są pożyteczne chyba moim zdaniem. Punkt zainteresowania został odkryty. To jakaś gruszka jest. Skanowanie. Zobaczcie, trzeba obejść pewnie całą gruszkę. Trzy punkty tu. Nie rozumiem, jest 1 na 5 skanowania, ale... Odszukaj wszystkie cząsteczki zapachowe, aby zeskanować obiekt. A tu są, to jest takie cząsteczki, dobra. Syk 3 na 5 i... Białe. Dziwnie, ta gruszka się mieni. O, tu u góry. I tu mieliśmy po prawej stronie. Dobra, nowy wpis w kolekcji skanów. Gruszka, zobaczymy sobie. Bo tu są skany, tak? I mamy wszystkie owoce. Pewnie i różne inne rzeczy będą. Z fruktozą. W środku. Żywność. No i dobra. Idziemy dalej. Oplala. Czyli teraz idziemy zeskanować piłkę. Z tego wynika. Aha, teraz patrzę, że możemy ustawić odległość, ale ta jest chyba wystarczająca. Dobra. I do góry. Nie wiem, czy mnie atakują, czy nie. Na razie nie chcę się przekonywać o tym. Stara skapcia piłka. Jestem też ciekaw, czy jakaś mapa tu jest. Nowy wpis. Pomrów. Oglądamy. No, cały czas będą wyskakiwać, ale...
Sam jestem ciekaw, co tu jest pomrów. Gdzie on jest? Tu jest. A, to te ślimaki. U nas jest plaga zawsze ich w ogródku. Słabszy rodzaj ślimaka. Powolny i głupi, łatwa ofiara, no. Można nawet na nim jeździć. Dobra, róbmy to zdanie. Szukamy tych punkcików. Dobra. Jeszcze dwa. No tak, powinni trochę mocniej świecić, moim zdaniem. To jest duży obiekt i możemy chodzić w kółko. Czekajcie. Tutaj nie ma. Tutaj jest. Ogromna kula. O. Niejadalne, pochodzenie nieznane. A to jest tutaj w opisie? To samo. Powłoka skórzana, pusty w środku. Uwaga, brak zapachu, to nie jest skóra zwierzęca. Goście z powrotem do 753. Gdzie ona jest? Tam stoi, dobra. Oplala, będzie szybciej. Może nauczy się biegać. Okej. Okay. Zgłaszam się. Dobra robota, jednak niektóre z sióstr wciąż nie wróciły. Dobrze. Czy możesz je odnaleźć i przeprowadzić dla mnie ocenę sytuacji? Zobaczymy, czy są jakieś zagrożenia i wrogowie. Las się powoli budzi. Dobra. Pszczoły wciąż śpią, pająki też się jeszcze nie pokazały. Dobra. W tej chwili nie powinniśmy się natknąć na żaden opór. Super. No dobra. A co z żywnością jeszcze? Zapach, który oznakowałaś, tę żywność pociągnie nasze siostry z miasta. Każda z nas ma swoje zadanie. Pozostawmy ciężkie prace naszym belokańskim siostrom. Nie będę czytał tego numerku, bo to bez sensu. No dobra. Zróbmy to. A i wszystko tu się kręci w tym jednym rejonie. Aj, kurde, zapominam, że trzeba zeskakiwać, bo ona nie zejdzie tak sobie. Sama z siebie. Feromony pamięci, termity. Termity? O, tu się pojawiło. Gdy szukałyśmy żywności, napotkałyśmy termity. Obecność termitów tak blisko Belokan była zdecydowanie zaskakująca i niepokojąca. No, coś jeszcze macie do powiedzenia? Przyjrzyj się feromonowi pamięci pozostawionemu przez twoje siostry. Dobra, no przyglądam się. Ale szybko poradziłyśmy sobie z tym zagrożeniem, uzyskując przewagę 2 do 1. Dobra, czy mam tu chodzić w kółko, tak? Coś jeszcze tu? Dobra, nowy wpis, termity, oglądamy oczywiście. A, i tu są feromony pamięci, dobra. Czyli tu możemy sobie przypomnieć, co zostało zapisane tutaj. Kurczę, teraz z powrotem. Oplala, na razie biegamy w jedną i w drugą stronę. Ale to mam nadzieję, że się zmieni w przyszłości. Odszukaj drogę powrotną do Belokan. Mamy żywność, większość sióstr jest bezpieczna, obroniłyśmy nasze terytorium.
i to wszystko pierwszego dnia po przebudzeniu, to dobry znak. Czas ruszać z powrotem do Belokan. Ja przeczytam sobie wszystko. Co myślisz o Belokan? Duma, radość, przyjemność, ciepło, lojalność. Belokan nie jest zwykłym miastem, to serce naszej potężnej federacji. Razem jesteśmy silniejsze, siostro. Znaczy, to jest morowisko chyba, tak? Jakieś uratowane siostry były ranne. Kilka, jedna źle zniosła drogę powrotną. Wkrótce umrze. Pozostałem nic nie będzie, dobrze na dziś poszło. Dobra, jakieś doniesienia z Belokan? Nic szczególnego. Miasto dopiero się budzi. Matka już mówi o ekspansji. Ma dla nas wielkie plany, wiesz? Chce, abyśmy zbadały kraniec świata. No ciekawe, dobra. Gdzie jest kraniec świata? W świecie mrówek. Bum. O kurde, nie w tą stronę. No ale będę skakał, bo to, żeby czasu nie tracić. No i gdzie ono jest? No i tak, mapka też by się przydała jakaś. Może teraz złapiemy motylka. A. On z nas kpi. Taka muzyczka. Muzyczka całkiem przyjemna jest w tle. Czy nie jest tak cicho? O kurde. Ale się wybiła ładnie. Gdzie to mam iść? A ona sama pójdzie. Nie będę tego przewijał. Bo ładne są te filmiki w sumie. Przebudzenie. Zawędruj do Belokan. Jesteśmy u siebie, u nas, w mrowisku. O kurde, ale wielkie. Ale one zapieprzają. Każda coś niesie praktycznie z powrotem. Dobra, porozmawiaj z... Ale tutaj nazwy są tych grupek. Z postacią zlecającą misję, wybierz opcję główną, aby rozpocząć misję. Jeszcze, myślę, że zrobimy sobie jedną. Wyceluj postać zlecającą misję. Dobra, idziemy tam. Są jakieś chmurki dialogowe. Ej. Tak przeszkadza to trochę, że ona się klei do wszystkiego, no ale... Chyba inaczej nie mogło być to zrobione. Nowy wpis. Wojowniczka. Gdzie jest wojowniczka? Jak wygląda wojowniczka? Czerwony tułów, potężne żuwaczki, szybkie i mocne specjalistki do walki wręcz. Dobre w walce z robotnicami, słabe w starciu za artylerzystkami. To jak... A, to ona tu jest. Ty jej chcesz się bić? No jestem, mróweczka. Ale miałem
Dobra, 590 gada się. Odbudowa pierwszego posterunku. No to zaczynamy. Wspaniała zdobycz, jak na pierwszy głowy w roku. Pewnie jesteś dumna. Wiosna to kluczowy czas dla naszego miasta. Otrzymałyśmy raporty dotyczące jednego z naszych posterunków łowieckich. Został napadnięty przez wroga. Właściwie to nic poważnego, ale potrzebujemy twojej pomocy. Jakiego wroga? Termity. Widziano je dziś rano. Poza tym obudziły się przed nami. Aha. Odbicie tego posterunku dałoby nam więcej czasu, nim całe miasto się przebudzi. Okay. Ale znajduje się w środku terytorium kowali. One nie są tak potężne jak termity, jednak stanowią zagrożenie dla naszych sióstr. No dobra, po co nam posterunek łowiecki jeszcze? Posterunek służy organizowaniu i różnicowaniu zbierania zasobów. Łowczynie gromadzą żywność, a mniej doświadczone robotnice roznoszą ją. Dzięki takim miejscom federacja jest dobrze odżywiona i zapatrzona w surowce. Dobrze. I coś więcej na temat posterunku? Jest podobny do innych naszych posterunków i istotny dla naszej federacji. Nie możemy go utracić. Dobrze. W liczbie siła, zobaczymy się tam. Odbudowa pierwszego posterunku, południowe Belokan. Gdzieś tu niby, tak? Plantacje grzybów i składy drewna nieustannie wytwarzają zasoby. Bla, bla, dobra. A, tu już nas tak prowadzą. A czemu nas tak teleportują? Z miejsca na miejsce. Hoplala. Mamy to. Coś tu jest. Zobacz teren. Naciśnij, przytrzymaj LT, aby wycelować. Podczas celowania naciśnij RT, aby wydać rozkaz wybranemu legionowi. Dobra. LT i RT. Aha, coś takiego to jest. Nie można wydać rozkazu, to chyba może bliżej mam podejść, tak? A, dobra. Rozkaz wojowniczkom przemieścić się do obszaru zaznaczonego na żółto. No to proszę bardzo. A tutaj co to jest? Zaciśnij RB lub RB, aby zmienić wybrany legion. Aha, rozkaz artylerzystkom przemieścić się do obszaru zaznaczonego na zielono. Czyli artylerzystki, kurde, na poziom zielony. Dobra. Cyk. Kiepsko jest tak przycelować. Widok z góry powinien być w sumie. Wyeliminuj zagrożenie. Wybierz wojowniczki i wydaj im rozkaz zaatakowania kowali. Dobra, gdzie są kowale? O, tu są. Dobra, a jak to teraz? To jest atak, czy jak to ma być? Walczą. Mamy sobie z góry. Bezpiecznie zobaczymy, o co tu chodzi. A, to są te czerwone robaczki. Dawno ich w sumie nie widziałem. Na żywo. I co, udało się to wszystko? Nowy wpis. Kowal. Dobra, zerknijmy na to. O, przebieg nas po prawej stronie. Chodzące mięso z czerwoną czarnym pancerzykiem. Może zaatakować niedoświadczone samotne mrówki. Aha, czyli nie podchodzić. Dobra, zbliż się do wrogiego gniazda, aby je wykryć. Sam? Nie, no chyba z koleżankami. Dobra, robimy skok. Aha. Idziemy. Koleżanki. Skoro te czerwone robaczki atakują samotne mrówki, więc rozkaż artylerzystkom przemieścić się do obszaru zaznaczonego na zielono. Dobrze, już to zrobimy.
tak łatwiej. Ja jestem zwykłą robotniczką i ja rozkazuję tym rówkom wszystkim? Ciekawe. A, i wojowniczkom trzeba wydać rozkaz ataku na gniazdo. Pierwsze wiosenne gniazdo. Cyk. Pójdziemy bliżej. Takie małe te nitki. Fajnie to wygląda. No walczcie, 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 walczcie. To spane. Ale jest chyba. Rozgoniliśmy. Dobra, podejdź do gniazda i naciśnij, aby nawiązać interakcję. Dobra, interakcja. I co tu mamy? Nowy wpis. Pasek tu sama chodzi. Dobra, zerknijmy to. Strażniczka gniazda, po moim trupie, broni gniazda, brązowych mrówek. Dobra. Tu mrówki. Faktyczne. Przejdź do sekcji legiony i naciśnij A, aby wybrać legion. Gdzie jest sekcja legiony? Chwila, kolekcja. Ale tu nie ma opcji legiony. Albo ja jestem ślepy i czegoś nie widzę. Interakcja. Co tu nam pokazuje? Obrona. Aha, tutaj tak to wygląda. Dobra. Przejdź do ulepszenia robotnicy i naciśnij A. Gdzie są te ulepszenia? Dobra, rozbudujemy to. Dobra. I co dalej? A, poczekajcie, aż budowa się dokończy. Więc mamy tu jakiś legion. I zbuduj ulepszenie wojowniczek jeszcze. Wybierz nowe robotnice. Kurczę, ale tu za dużo informacji naraz. Obrona. Tu. Tu legiony są. A, i tu zobaczymy co. A nie, dobra, ja tu źle robię. Tu są nowe robotnice. Przytrzymaj X, aby wydać żywność na przyspieszenie narodzin robotnic. Dobra. A taka torpeda. Wyszły. Prawie celu w ikonę szyszki. Wysij robotnicę do szyszki, aby zebrać drewno. Te nowe oczywiście, tak? Gdzie jest szyszka? Drewno, dobra. I cyk. Te jaśniejsze mrówki, to one się dopiero wypluły z jajek. Dlatego są takie jasne. Ale one szybko zmieniają kolor potem na docelowy. No i dobra. Przejdź do gniazda i naciśnij, aby znowu interakcję zrobić. Dobra. Przejdź do sekcji obrona. Tu coś było, coś takiego. Tutaj. Przejdź do ulepszenia drewniana bariera. Dobra, naciśnij A. Przejdź do ulepszenia artylerzyski gniazda. Dobra, będzie tego szukać teraz. W tych legionach? Nie. No kurde. Jest ten samouczek, ale tak do końca nie wiem co tu zrobić. Tu są nowe robotnice.
Dobra, tu są. Te jak niosą to. Tutaj ja nic nie mogę zmieniać, tak? Obrona. Kurde. No skurde, gdzie tego szukać teraz, powiedzcie mi. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Dobra, ja nie będę przyciągał. Zatrzymam się w tym miejscu. I w następnym odcinku mam nadzieję, że już dojdę do tego, jak to zrobić, więc ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, słupka, komentarza. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!